poprzednim odcinku. Halo? Z kim mam przyjemność? Spotkać się? Oczywiście, bardzo chętnie. Pani Fernanda, mówi inspektor Zarate. Pan do mnie czy do mamy? Do pani. A w jakiej sprawie? Nadzorowała pani wysyłkę tej partii towarów, w której były narkotyki. Zechce pani zgłosić się na komisariat w celu wyjaśnienia paru kwestii? W tej chwili to niemożliwe. Mam nawał pracy. Nie mogę się stąd ruszyć. Nie szkodzi, zaraz u pani będę. Jego ojciec jest niewinny. Jestem o tym głęboko przekonana. Proszę mi pomóc. Jesteś w ciąży? Nic nie wiedziałem. No dobrze, pomówię z inspektorem Zarate. Zobaczymy, co da się zrobić. Bardzo dziękuję. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Reżyseria. ¿Estás cómodo? Jak ci się żyje w tych warunkach? Nie jest tu zbyt komfortowo. Przestało być z chwilą, gdy pani weszła. Niewdzięcznie. Człowiek przychodzi w najlepszej wierze, a tutaj nie jestem w nastroju do żartów. Trafiłem tu dzięki pani i Fernandzie. To pułapka. Sądzisz, że ktoś uwierzy w tę niedorzeczność? Tylko taki tchórz jak ty jest zdolny oskarżyć dwie bezbronne damy. Przyszła się pani ze mnie naigrywać? Nie. Mam dla ciebie propozycję. Chcę ci zaoferować wolność. Wolność jest w pani rękach? Tak. Podpiszesz tylko dokument przenoszący na mnie udziały w Mistralu. Nie myślę dać się szantażować. To nie ma nic do myślenia. Nie przekreślaj własnej przyszłości. Mniejsza o Milagros, bo ta wyjdzie stąd biedniejsza niż przyszła. A pani przystroi się w piórka dziedziczki. Pięknie to sobie pani wykombinowała. Bez mojej pomocy dostaniesz długoterminowy wyrok. Zarzut jest bardzo poważny. Jesteś zamieszany w handel narkotykami. Proszę, pani zaraz przyjdzie. Niech pan spocznie. Dziękuję, postoję. To skromna namiastka tego, co cię czeka.
Prawdziwe więzienie jest znacznie gorszym miejscem, zwłaszcza dla takich inteligencików jak ty. I to ma mnie przestraszyć? Byłbyś głupi, odrzucając moją ofertę. Powiem ci, jak ja to dalej widzę. Milagros z dzieckiem na ręku, bez dachu nad głową. Co tydzień na widzenia u mężusia, wśród lubieżnych spojrzeń twych kompanów od odsiadki. Czarujący obraz. Jestem niewinny i pani o tym wie. Mogę oskarżyć panią i Fernandę. Masz zero dowodów. Spytaj inspektora. Wszystko świadczy przeciwko tobie. Śledztwo w toku. Będzie się ciągnąć tygodniami, miesiącami. Tymczasem ty będziesz czekał na rozprawę, która jeszcze bardziej cię pogrąży. To wszystko możesz uciąć jeszcze dziś, jednym swoim podpisem. A co konkretnie mi pani oferuje? Jakie mam gwarancje? Żadnych, oprócz mojego słowa. Chcę jedynie odzyskać to, co mi się prawnie należy. I uwolnić się od ciebie i Milagros. Zgoda. Ale pod jednym warunkiem. Ten dokument ma zawierać klauzulę mówiącą, że nie może dojść do przejęcia żadnych dóbr, póki nie wyjdę na wolność. Ani minuty wcześniej. I chcę mieć pani czytelny podpis. Doskonale. Podpisujesz i wychodzisz stąd. W ciągu 24 godzin. Tylko spokój może nas uratować. Nerwy mają zły wpływ na dziedziusia. Nie mogę się uspokoić. Co grozi José Antonio? Zależy od materiału dowodowego i wyników śledztwa. Rozmowa z inspektorem wiele by nam wyjaśniła. Już jestem. Przepraszam, że kazałem na siebie czekać. Nic nie szkodzi. Proszę spocząć. Inspektorze, jaki jest stopień zaangażowania José Antonia w tę aferę? Śledztwo jeszcze trwa, ale to jego podpis figuruje na papierach przewozowych. Mógł zostać podrobiony. Ustalimy również i to. Tymczasem chciałbym wynegocjować zwolnienie za kaucją. Wysokość nie gra roli. Nie ma takiej możliwości, gdy zarzut dotyczy handlu narkotykami. Sprawa jest zbyt poważna. Moglibyśmy wystąpić o areszt domowy. Przykro mi, nie mogę go zwolnić. Przesłuchania trwają i wciąż nie wiemy, w jakim stopniu go obciążą. Wiem, że ci ciężko, Milagros. Działamy tak szybko, jak to możliwe. Jaka jest wstępna hipoteza? Winien czy nie? Wolę uniknąć pochopnych sądów. Jednak jakoś nie wierzę w jego winę. To nielogiczne. Narażać się na utratę całego imperium dla zysku ze skromnej ilości narkotyku. To jedna wielka pomyłka. José Antonio jest niewinny, jestem pewna. Spokojnie, chodźmy. Proszę nas o wszystkim informować, inspektorze. Ja zostaję. Chciałabym się z nim zobaczyć. Lepiej wracaj do domu. Należy ci się odpoczynek. Będziemy w kontakcie. Sam zresztą też wychodzę. Mam parę spraw do załatwienia. W Sarate chce mnie przesłuchać, a ja nie wiem, co mówić. Nie chciałam podpisywać tego świstka. Uspokój się. Wszystko jest pod kontrolą. Mogę cię prosić o szklankę wody? Alo? Czy to prawda, co słyszę? Bo jeśli tak, to jesteśmy w opałach. Tranquilo. Spokojnie. O czym ty mówisz? Podobno policja znalazła te profy. Są? To jakieś nieporozumienie. Pierwsze słyszę. Była jakaś wzmianka w gazecie? Nie. Wiem od moich ludzi na tle. Dziwne, prawda? Przecież ja bym pierwsza wiedziała. Sam nie wiem, co sądzić. Jedno jest pewne. Nie myślę wracać za kratki.
Opanuj się. Stary wyjadacz jak ty nie może tak reagować. No tak, ty nigdy nie siedziałaś w pacjentach. Nie dramatyzuj. Wolę sobie strzelić w łeb, niż wylądować znów w więzieniu. W porządku, rozumiem. Nie panikuj. Podzwonię tu i tam i dam ci znać. Będę czekał. Sarmiento woli śmierć niż więzienie. To dla mnie lepiej. Jeszcze jeden z głowy. Wszystko układa się po mojej myśli. Została finałowa rozgrywka. O czym ty mówisz? Zaraz będą mnie przesłuchiwać. Ja podpisałam tę przepustkę. Włos ci z głowy nie spadnie. Mówi ci to twoja matka. Ale co ja im powiem? Najlepiej nic. Inspektor Sarate do pani Fernandy. Każ mu czekać. Powiedz, że załatwia klienta. José Antonio jest niewinny. Proszę pomóc mi go wyciągnąć z więzienia. Rękę w ogień byś za niego włożyła, prawda? Tak, jest moim mężem i ojcem mojego dziecka. Poza tym kocham go. Miał szczęście trafić na taką kobietę jak ty. A ja na niego. Tutaj wysiądę. Wolę przejść resztę drogi spacerkiem. Trochę się rozruszać. Naprawdę? Już ci otwieram. Dziękuję. Uważaj na siebie. Przepraszam za spóźnienie. Drobiazg. Obejrzałem sobie obrazy i trofea. To wszystko śmietnik. Jak to? Wszak stoję przed Coco Ferrari, gwiazdą telewizji. Należę do grona twoich fanów. Dzięki. Wiem, że to nieprawda, ale będę udawać, że ci wierzę. Mówię najpoważniej w świecie. Jestem twoim zagorzałym fanem. Masz piękne mieszkanie. Tak sądzisz? Myślałam o czymś większym, ale jeszcze się waham. To jest wprost idealnie. Chcesz zobaczyć sypialnię? Odlotowa, zapewniam. Nie mogę się doczekać. Ja też. To tam. Mam iść pierwszy? O nic się nie martw. Biorę to na siebie. Ale co ja mam powiedzieć? Wyprzyj się wszystkiego. Zachowaj zimną krew. Idź. Ale pójdziesz ze mną, dobrze? Najpierw ty sama. Później ja wkroczę do akcji. Zaufaj mi. Pokój gościnny już gotów. Naprawdę nie jesteś zła, że przyprowadziłem Rensa? Oczywiście, że nie. To twój kolega. Zawsze wydawał mi się miłym chłopcem. Szkoda, że nie wyszło mu z Fernandą. Niewiele ich łączyło. Witajcie. Co za niespodzianka, tato. José Antonio Wilson aresztowany za handel narkotykami. José Antonio? I ty go reprezentujesz? W normalnych warunkach bym odmówił, ale robię to na specjalną prośbę Milagros. W jakiej jest formie? Fatalnej. Zwłaszcza, że jest w ciąży.
Biedna mała. Handel narkotykami? Wiedziałem, że to drania, ale żeby aż tak? Jest winny? Znasz moją opinię o nim. Sarate uważa go za niewinnego. Sam już nie wiem, czy się cieszyć, czy smucić. Pańska żona tu była, ale inspektor nie wpuścił jej do pana. Może to i lepiej. Jest w ciąży i... Dziękuję. Milagros z dzieckiem na ręku, bez dachu nad głową. Co tydzień na widzeniu umężył się wśród lubieżnych spojrzeń twoich kompanów od odsiadki. Czarujący obrazek. Pan Linares prosi, żebyś podpisał. Wszystko przygotowane. Jutro. Jeśli nie podpiszesz, celnicy będą mieli pretekst, żeby opóźnić formalności, a odbiorcy czekają. Po co taka ścisła kontrola? Bo magazyny są pełne towarów. Podpuściły mnie. Dałem się nabrać jak idiota. Jak już mówiłem, chcę zadać parę pytań. Znalazł się mój naszyjnik? Nie. Uprzedziłem, że chodzi o towary załadowane na statek. A tak, prawda. Słucham. Pani podpis figuruje na przepustce do magazynu. Tak, to ja autoryzuję takie dokumenty. To znaczy wysyłkę kokainy? Nie. Niejaki Sarmiento, znana postać narkobiznesu, wszedł do magazynu z przepustką wystawioną przez panią. To jakaś pomyłka. Żadna pomyłka, Fernando. Wszystko się zgadza. Obie z córką zostałyśmy oszukane. Zechce pani wyrażać się jaśniej? Oczywiście. Sarmiento jest starym przyjacielem rodziny. Podobnie jak Leoncio Peña? Ten kandydat na szofera. Mój zmarły brat Rafael miał pewien dług wdzięczności wobec Sarmiento, który ujawnił się znów po latach z prośbą o drobną przysługę. Wysłanie za granicę pyłku, kwiatów, lukumy. Teraz widzę, że nadużył naszego zaufania, pakując w zamian kokainę. On mi się nigdy nie podobał. No cóż, stało się. Chciałam być uprzejma, a on wykorzystał naszą naiwność. A zatem panie o niczym nie wiedziały. Wiedziałyśmy o pyłku lukumy. Dla Mistralu nie jest problemem parę dodatkowych kilogramów w transporcie do USA. Gdzieżbym pomyślała, że przysługa w imię starej przyjaźni. Perfidnie nas podszedł. Widzisz, mamo? Nikomu już nie można ufać. I co będzie ze mną? Pójdę do więzienia? Tak, to ja. Wszystko w jak największym porządku. Statek odpływa lada chwila. Mówię, że jak pomyślę. Towar będzie na czas, jak ustaliliśmy. Masz moje słowo, jak zawsze. Skonfrontujemy to zeznanie z zeznaniem pana Sarmiento. Jest z nim jakiś kontakt? Ja nie mam. Ja tak. Proszę bardzo. Mógł dać nogę, ale spróbujemy coś ustalić. Niech pan się postara. Nie lubię, jak się ze mnie robi balona. Złożymy mu małą wizytę. Ma pan jeszcze jakieś pytania? Na razie dziękuję. Zechcą panie pozostać w mieście na czas śledztwa? Nie planuję żadnych wyjazdów. Ani ja. Dziękuję za współpracę. Żegnam. Zdradziłaś Sarmiento.
Musiałam wybierać. On albo ty. Od początku zamierzałaś go wydać. Ale jeśli go złapią, oskarżę nas. Uruchomi kolesiów, którzy będą się mścić. Ucz się panować nad emocjami. Nic takiego się nie zdarzy. Uprzedź go, że ma na karku policję. Jeśli zwieje, nie powie nic przeciwko nam. Na wszystko przyjdzie pora. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. To niebezpieczna gra, ale ufam, że pójdzie po naszej myśli. Trzeba mnie było wtajemniczyć w plan. Co będzie z José Antoniem? Jak on się z tego wyplącze? Gdzie jest papier firmowy? Po co? Pod dokument, który mi zwróci Mistral. O czym ty mówisz? Czas nagli. Zostaw mnie teraz samą. Panie, miej litość nie tylko nade mną i nad nim, ale zwłaszcza nad naszym dzieciątkiem. Ono niczemu nie jest winne i potrzebuje ojca. To musi być jakaś pomyłka. José Antonio nic nie zrobił. Boże, nigdy jeszcze nie prosiłam Cię o nic równie żarliwie. Błagam, wysłuchaj mnie. I spraw, żeby wszystko się jak najszybciej wyjaśniło. Użyj swoich koneksji. Masz ponoć doświadczenie w sprawach z narkotykami. Uruchomię niektóre znajomości, bądź spokojna. Jak mam być spokojna? Wszystko może wziąć w łeb. Tym razem Lucrecia jest górą, muszę to przyznać. Bo daję głowę, że to jej robota. José Antonio wyjdzie na wolność, nie denerwuj się. Gdyby go skazali za narkotyki, gdyby musiał odsiedzieć ileś tam lat w więzieniu, cały plan zemsty na De La Torre ległby w gruzach. I to przez Lucrecię. Do tego nie dojdzie. Obiecuję, że będę interweniował. Idę zasięgnąć języka. O czym tak rozmyślamy? Dzień dobry, Carlotto. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Nie. Dumam nad losem Milagros. Zwłaszcza, że jest w stanie odmiennym. Na pewno sprosta sytuacji. Być może to tylko nieporozumienie i José Antonio wkrótce będzie wolny. Miejmy nadzieję. Ubolewam też nad separacją Renca i Fernandy. Przecież dopiero był ślub. Ci współcześni młodzi dziś mdleją z miłości, jutro nie mogą na siebie patrzeć. Fernanda nazwała go żigolakiem. Nie mogę uwierzyć. To dziwne. Taki fajny chłopak, w dodatku lekarz. Ale nie wpadaj w depresję. Separacja to nie koniec świata. Mówię ci to ja, po 5 małżeństwach. 5? I jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. Proszę. Widziałaś tę zdzierę w telewizji? Niestety przegapiłam. Siadaj, proszę. To ją zobaczysz tutaj. Nagrałaś? Pomyślałam, że wskórasz więcej, mając jej wizerunek. Oczywiście. Przyda mi się wszystko, co jej dotyczy. Czuję, że to już wkrótce, nie sądzisz? Czary zaczęły już działać bez dwóch zdań. Nie mogę się doczekać, kiedy Juan definitywnie ją rzuci. Oby cierpiał przez nią i przeze mnie. I niech zostanie sam.
Jakaś dziewczyna, panie mecenasie, to ponoć pilne. Przedstawiła się? Ma na imię Body. Jestem narzeczoną Juana Bermudeza. A tak, kojarzę. W porządku, Marcelo, zostaw nas samych. Mogę usiąść? Proszę bardzo. Więc to pani jest nową dziewczyną Juana. Jedyną. Konkretnie narzeczoną. Chciałam się zorientować, jak postępuje jego sprawa rozwodowa. Interesuje mnie, jak długo to jeszcze potrwa. Pragnę jak najszybciej wziąć ślub. Pragnę? Pragniemy. Nie będę owijał w bawełnę. Rozwody się ślimaczą. Zwłaszcza w takim przypadku jak ten. Przecież jego żona nie oponuje, a przy obopólnej zgodzie to idzie szybciej. Nie powiedziałbym, że są w 100% zdecydowani, więc nikt nie ponagla. Skąd pan wie? Juan coś wspominał? Nie mogę powiedzieć. To tajemnica zawodowa. Coś się stało? Wypadła jak oparzona. No już, dosyć. Co ci jest? Nie przestaję myśleć o Milagros i José Antonio. Byli tacy szczęśliwi. Ja też się o nich martwię. Ale uszy do góry. Zobaczysz, że wszystko się jakoś ułoży. Nie wiem. Narkotyki to bardzo poważny zarzut. Przestań, on jest niewinny. Ktoś mu podłożył świnie i tyle. A teraz do roboty. Jak to? Na zalotach świat się nie kończy. Jestem poważnym profesorem. Dobrze, już dobrze. Od czego zaczynamy? Od ćwiczeń mięśni ust. Trzeba przyznać, że znasz się na rzeczy. Warto było obkuwać biologię i anatomię. Rzec można od teorii do praktyki. Tak, zaczekaj. Przelicz. To nie jest konieczne, dziękuję. Masz tam 10% ekstra. Potrafię docenić dzieło dobrego chirurga. Dziękuję, nie trzeba było. Zresztą nie wszystko sprowadza się do techniki. Przy tak urodziwej kobiecie zmysły szaleją. Idź już. Mam stos kaset do przejrzenia przed castingiem. No właśnie. Miałbym do ciebie malutką prośbę. Pewna moja znajoma marzy o pracy w telewizji. Ładna? Krew z mlekiem. Prymitywna? Nie, nawet dość inteligentna. Ma swoje ambicje. Masz jej zdjęcia? Nie, ale mogę się postarać. Jak będziesz miał, zadzwoń. Bardzo ci dziękuję. Odwdzięczysz się w naturze. Twój uniżony sługa czeka na telefon. Idź już, mam dużo roboty. Jeśli to grzech, to dlaczego dajesz im tyle wdzięku? Dlaczego? Przeczytaj i powiedz mi, co o tym sądzisz. Ja, José Antonio Wilson, będąc w pełni władz umysłowych, to brzmi jak testament, mamo. W pewnym sensie nim jest. Testament o dziedziczeniu za życia. Czytaj, a ja zakończę tę sprawę z Sarmiento. Lucrecia. Ktoś cię sypnął. Policja znalazła proszek. Jak to? Więc to prawda.
Dopiero stąd wyszli. Szukają cię. Chyba mają adres. Więc jakaś wtyczka. Pewnie któryś z celników. Najprawdopodobniej. Jesteśmy w tarapatach. Powinieneś zniknąć na jakiś czas. Ja nic im nie powiedziałam. Chyba mnie w to nie wplączysz. Dawno byli u ciebie? Właśnie wyszli. Masz czas. Zdążysz uciec. Jeśli natychmiast wyjdziesz, nie złapią cię. Wiem, że to nie twoja wina, ale... No cóż, jesteśmy w strasznych opałach. Któryś z twoich kompanów cię zdradził. Ja z córką jesteśmy na liście podejrzanych. Rozumiem, że jesteś w gorszej sytuacji, dlatego dzwonię, żeby cię ostrzec. Powodzenia. Bałwan spłoszył się jak zając. Będzie uciekał? Chcesz, żeby uciekał? Zwlekałaś do ostatka z tym ostrzeżeniem. Wyciągnij własne wnioski. Twoja zimna krew mnie przeraża. Nie podejrzewałam, że jesteś do czegoś takiego zdolna. Widzę, że mnie nie znasz. Stać mnie na to i na wiele więcej. Na przykład? Muszę to zawieść José Antoniowi. Podpiszę? Nie ma wyboru. Jeszcze dziś zamienię ten pokój na dyrektorski gabinet. A co się stanie z Sarmiento? A kto to taki? Czy to są margarytki? Słoneczniki karłowate. Takie potocznie nazywają. Nie wiedziałam. Są niepokaźne, ale bardzo ładne. Efektowne, zwłaszcza ten kolor. Rzadki, prawda? Interesujący. Nie chcą go wypuścić do zakończenia śledztwa. Trudno, musisz być silna. Ze względu na siebie, na ukochanego i na wasze dziecko. Jestem pewien, że inspektor Sarate wie, co robi. Wyjaśnij sprawę. Najważniejsze to nie tracić wiary. Bądź dzielna. Byłoby dziwne, gdybyśmy go zastali pod tym adresem. Dlaczego? No to za proste. Jak gdyby zaaranżowane, żeby wrobić José Antonio albo Sarmiento. Wkrótce się przekonamy. Co też Juan w niej widzi? Dawniej miał dobry gust. Rzuciła na niego jakiś czar. Ale moja magia ma większą moc. Twoja kolej. No. Gdzie byłaś? U twojego mega adwokata Beido. Po co tam poszłaś? Wypytać o twój rzekomy rozwód. Jest w toku, przecież ci mówiłem. Niepotrzebnie zawracałaś mu głowę. Ja zawracam głowę? Twój rozwód się ślimaczy, bo palcem nie kiwniesz, by to zmienić. Te rzeczy trwają. Dobrze o tym wiesz. Nie zamierzam czekać do końca świata. Proszę cię. Nie kłóćmy się, dobrze? To ja czekam jak głupia, a ty grasz na zwłokę. Dlaczego? Czym sobie na to zasłużyłam? Kochanie, nie zbliżaj się. Nie dam się dotknąć, dopóki się nie rozwiedziesz. Chyba żartujesz. Nigdy w życiu nie mówiłam równie serio.
Body, nie bądź dzieckiem. Kocham cię. Zero seksu. Aż do rozwodu. Wychodzę. Nie zezwolili na widzenie. Jak on to znosi? Sam, w zamknięciu, niesłusznie oskarżony. A co powiedział mecenas Beido? Że zarzuty są bardzo poważne. Ale to wszystko nieprawda. On nie handluje narkotykami. Nie jestem detektywem, ale jestem pewna, że pani Lucrecia z Fernandą maczały w tym palce. To one wysmażyły tę intrygę. Naprawdę tak uważasz? Jakoś w głowie mi się to nie mieści. A mnie tak. Zależy mi wyłącznie na tym, żeby go wypuścili. Boże, tak bardzo się boję. Musisz wierzyć, że wszystko się wyjaśni. Pamiętaj, póki jest życie, jest nadzieja. Mientras hay vida, hay esperanza. Se pegó un tiro al paladar. Strzelił sobie w usta. Otoczyć teren. Wezwać prokuratora, lekarza sądowego i fotografa. Szykował się do ucieczki. Zupełnie jakby go ktoś uprzedził. 5 minut, proszę pani. Wystarczy. Dziękuję. Masz. Łącznie z klauzulą, której chciałeś. Chcę przeczytać. Czytaj. No tam jak u Pana Boga za piecem. Włos mu z głowy nie spadnie. Chcę, żeby wyszedł. Ja też. Ale wolę się tam nie pokazywać. Mam złą reputację. Jeśli go otwarcie poprę, mogę mu tylko zaszkodzić. Czemu nie zadzwonił do nas z prośbą o interwencję? Nie pozwalają mu, czy co? Nie chce nas do tego mieszać. To bardzo inteligentne posunięcie. Muszę tylko mieć jasność co do jednego. Jesteś pewna, że jest niewinny? Oczywiście. Czy my wyglądamy na narkobiznes? Nie o wygląd chodzi, tylko o czyny. Ale skoro twierdzisz, że jest niewinny, wierzę ci. Jeśli mu niczego nie udowodnią, będą musieli go zwolnić. Nie mam cienia wątpliwości, że to intryga Lucrecji. Chcę odzyskać kasety. Widziała mnie w Mistralu i skojarzyła fakty. Inteligentna babka. Zabójczyni. Wiem, ale inteligentna. Nieważne. Jeśli coś się stanie José Antoniowi, zabiję ją. I skończę z tym raz na zawsze. Mam w nosie konsekwencje. Pójdę i zabiję ją. Na oczach wszystkich, jeśli będzie trzeba. Tymczasem, lada chwila dostanie kasetę z obiecaną przeze mnie małą niespodzianką. Mój ojciec ma rację. Prawda wyjdzie na jaw i José Antonio będzie wolny. Tak, ale kiedy? Trzeba troszkę poczekać. Mam duże zaufanie do Sergio. To niesprawiedliwe. José Antonio jest niewinny. Hola. Cześć. ¿Qué pasa? Co słychać? Rozmawiamy o José Antonio. Ah, o tym przestępcy.
On jest niewinny. Nie pozwolę tak o nim mówić. Jasne. Niewinny. Masz jakieś wątpliwości? Rozumiem twoje zdenerwowanie, ale zejdź ze mnie. Sąd najlepiej oceni, na ile latek sobie zasłużył. Pozwól do biblioteki. Chcę z tobą pomówić bez świadków. Jak się uspokoisz? Teraz. Zaraz. Proszę, proszę. Jaka to temperamentna się zrobiła. Podnieś ręce. Obie? Tak. I oddychaj miarowo. Nie, źle. Opuść ręce. Jak to było? To w końcu co mam robić? Wyleciało mi z głowy. Wiesz co, zrób sobie małą pauzę. Czemu? Prawdę mówiąc, marny ze mnie nauczyciel. Zwariowałeś? Jesteś najlepszy. To ja jestem tempa. Co ty mówisz? Wcale nie. Zwyczajnie potrzebna ci profesjonalna szkoła. Ja tylko ci mieszam w głowie. A gdzie ty studiowałeś? Nigdzie. Jestem samoukiem. Mówiłeś, że... Tak, zaliczyłem różne kursy, ale nie skończyłem szkoły teatralnej. A ty masz taką możliwość. Tata Milagros zostawił ci środki. Ale... Co ale? Wykorzystaj swoją szansę. Do jakiej szkoły mam iść? Piccolo Teatro di Milano. Najlepsza z najlepszych. Do Europy? Tak daleko? Jeśli możesz wybierać, wybierz najlepszą. Ale ja nie chcę się rozstawać z tobą. Kocham cię. Nie miałam z tym nic wspólnego. José Antonio mówił, że pracujesz w dziale eksportu. I co z tego? Zbieg okoliczności. Jestem szeregową pracownicą. Zresztą, może on umieścił mnie akurat tam, żeby w razie czego zrzucić winę na mnie? Nie byłby do tego zdolny. Jest zdolny nie tylko do tego. Cały czas cię oszukuje. A najsmutniejsze, że ty się dajesz nabierać. Nieprawda. To wszystko zostawi osa, dostrzegam. Zachwieje prestiżem Mistralów. Rzuci cień na nazwisko de la Torre. Twoje nazwisko, Milagros. José Antonio jest niewinny. Nie wiem jak, ale udowodnię, że nie miał nic wspólnego z tą przesyłką. W każdej sytuacji zgrywasz świętoszkę. A ty myślisz, że nie widzę, jaka z ciebie intrygantka? Nie zamierzam tu spędzić całego popołudnia. Jeśli nie uzyskam zwolnienia, ten dokument jest nieważny. Mam nadzieję, że to jasne, jak słońce. A teraz podpisz. Sam widzisz, że nie warto ze mną walczyć. Prędzej czy później Lucrecia de la Torre wygrywa. Zawsze. Jak nie tak, to siak.